Zadanie 35 za 4 punkty z egzaminu gimnazjalnego 2011. Ania ulepiła kuliste koraliki o średnicy 1 cm, wykorzystując całkowicie dwa kawałki modeliny. Każdy z kawałków modeliny miał kształt walca o średnicy 2 cm i wysokości 6 cm. Ile koralików ulepiła Ania? Zapisz obliczenia. Zróbmy symboliczny rysunek opisujący sytuację w zadaniu. Ania ulepiła kilka kulek. Nie wiemy, ile tych kulek było. Wiemy zaś, że średnica takich kulek jest równa 1 cm. W obliczeniach warto znać promień. Promień jest połową średnicy, czyli 0,5 cm. Ania lepiła te kuleczki z dwóch kawałków modeliny. Każdy kawałek miał, jak mówi zadanie, średnicę 2 cm i wysokość 6 cm. Zatem zapiszmy średnica 2 cm, od razu napiszmy promień, gdyż zwykle w obliczeniach potrzebujemy promienia. Promień jest dwa razy mniejszy od średnicy. Rozumiesz, tutaj jest 2, a od środka jest 1. Widzisz? Zaś wysokość naszej modeliny jest równa 6 cm. Na samym początku obliczmy objętość tych dwóch walców, czyli tych dwóch kawałków modeliny. Napiszmy na początku wzór na objętość walca. Pole podstawy razy wysokość. W podstawie jest πr kwadrat, no i razy h. Zauważ, mamy wszystko. Promień jest równy 1 cm, a wysokość jest równa 6 cm. Więc wpisujemy pi, 1 do kwadratu i wysokość walca 6 cm. Otrzymujemy 6 pi. W tym momencie obliczyliśmy jeden taki walec. Wiemy, że używa dwóch kawałków, takich dwóch walców, czyli tę wartość trzeba pomnożyć razy 2. To jest równe 12 pi. Teraz obliczmy objętość jednej takiej kulki. Napiszmy wzór na objętość kuli. 4 trzecie pi r do trzeciej. W miejsce promienia zamiast r wstawimy 0,5, czyli 1 drugą. Więc piszemy 4 trzecie pi i w miejsce r, no właśnie, 0,5 lub po prostu 1 druga. Oczywiście do potęgi trzeciej. 4 trzecie przepisujemy, pi przepisujemy, 1 druga do potęgi trzeciej to jest 1 ósma. Możemy czwórkę i ósemkę skrócić po skosie na 4. Tu mamy 1, tu mamy 2 i w efekcie otrzymujemy 1 szóstą pi. Jest to objętość jednej kulki. I teraz zauważ, tyle miała Ania materiału do wykorzystania. To są dwa kawałki modeliny, a to jest jedna kulka. I teraz trzeba się zastanowić, ile takich objętości jest w takich dwóch kawałkach modeliny, czyli ile kulek małych możemy ulepić z takiego materiału. Aby obliczyć, ile było kulek, należy podzielić 12 pi przez 1 szóstą pi. Dzielenie zamienimy na mnożenie przez odwrotność, czyli początek przepisujemy 12 pi, a tutaj mamy ułamek jaki? Pi szóstych tak naprawdę, więc jak odwrócimy, otrzymamy 6 przez pi. Literki pi się skrócą i zostaną nam liczby 12 razy 6, 72. Zatem możemy napisać już odpowiedź. Ania ulepiła 72 koraliki.